Bardzo dobrze. Cześć, Smoła, ja jestem. O, Suśkosa. No Smoła, co? Powiedz mi taką rzecz. Co tu się u ciebie w ogóle w tym radio dzieje? A skąd ja mam wiedzieć? Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? Czy to ja się sam tym dyrektorem tu zrobiłem? My się mnie zrobili. Mi to tam na stróżówce było gites. Siedziałem sobie, bracie, za szlabanikiem. Dzwonili, żeby puszczać, to puszczałem. Dzwonili, żeby nie puszczać, to nie puszczałem. Spokojnie, tutaj też wszystkiego nie będziesz puszczał. Tylko kto inny będzie dzwonił. Ale ja się do tego nie nadaję, stary. Właśnie nie nadaje się. Nie nadaje się. To dziecku Alfons na imię. Dzisiaj mam łeb do komedii od rana. Od rana, mówię ci. Właśnie, ty się nadajesz, za to ona się w ogóle nie nadaje. Weź to, czarny wywal stąd. Bo... Jakoś tak kulturalnie, tak wiesz, żeby było tak. Szanowna koleżanko, uprzejmie proszę, won! Chyba się przesłyszałam? Chyba, to się łódka. I ty się nie nadajesz, to skoro. Łódka, dobrze. W takim razie ja w tym momencie idę pisać skargę do prezesa. To gazet! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bogdan się ucieszy. Bogdan się ucieszy. Strasznie lubi czytać. Jak się nauczył, to już wszystko czyta. Niedługo się pisać nauczy. Przynajmniej będzie miał co czytać. A potem to pokoloruje. To, co panowie robią, to jest po prostu bezprawne. Bezprawne. Ty, koleżanka. Tak? Posła mnie tam raz stąd. Sio! O nie, po prostu z chamstwem. Dziękuję bardzo, do widzenia. Proszę. Kultury trochę! W ostatniej chwili sobie przypomniałem.